Witamy w drugim odcinku Progresuj z nami. Wiem, że trochę było opóźnienie, ale to przez to, że były święta, po świętach trochę był pewien harmider. Z lekkim opóźnieniem, ale nie martwcie się, jest drugi etap, mam wszystkie wasze akcje i dzisiaj wraz z Julią będziemy oglądać, co wyście tam zrobili. Julia, jesteś gotowa na te niesamowite akcje? Zadania były dosyć proste akcje, to jest poziom pierwszy, więc tutaj chcieliśmy, żeby było tu jak najwięcej osób. No i na koniec dowiecie się, jaki jest następny trik, jakie macie pozycje w tabeli, bo tutaj walczymy o niesamowitą piłkę, 111. Dobra, no to na pierwszy ogień mamy Eryka Stępienia. Uwaga! Pierwszy punkt, mamy pierwszy punkt tego progresu z nami. I patrz, bo zrazu w jednej akcji. O, kurwa. I od razu obroci. No to mamy trzy punkty, Eryk Stępień, Igor, o Legnicki Orlik. Moja dzielnia. To chyba dobry ten Nextel, nie? Jest dobry, do zaliczenia. Tutaj będzie dużo kontrowersji, jeśli chodzi o ten trik. Bo nie można trzymać na potylicy, tylko między łopatkami. Na potylicy to jest w ogóle zupełnie inny trik. O, jeszcze podrzucił, kurde, skubany. Nie, no widać, że jest potencjał na więcej. No to co, no pełny wymiar punktów. Jagoda Szy. Pierwszy punkt, no ideolo. Patrz, złapała jeszcze nawet. Te podrzucenie zapała, no. Jestem dumna. Jeszcze obrót. No, no to trzy punkty, no i zrobiła coś więcej. A patrz, jaki z tyłu piłki ma. Tutaj meczóweczka. Tak, chyba tak. Ligi Mistrzów. A tutaj podruba jakaś Ligi Mistrzów. Jakub Młynarczyk. No dobrze, mamy to. Mamy to, były problemy Najmana. O, ale tutaj oj, spadło. Czy był pełen obrót? Jeszcze raz. No nie no, chyba dwa punkty, nie? Sorry, spadło. Julia Henrysz. Kabibo ksywka. No dobrze, na lajcie. Ale ma miejscówę, nie? No dobra, to widać, że to będzie mocna zawodniczka w tej serii. Moja imienica po prostu. No te. Patrz, że nawet więcej niż cały obrót. Dobra. O. To tak ciemno, której ty nagrywałeś. Trzeba noktowizor założyć. Kurczę. Albo taką kamerę, to nie? Chyba nawet noktowizor nie pomoże. Ale dobra, widzimy, zrobił podrzut. Kacper. I co? Kapkuje, patrz, skapek złapie. A to chciałem w kolejnym etapie zrobić. Pełny obrót, mamy, zaliczamy. Nawet więcej, pa, jaka popisuwa leci, do półtorej obrotu. O, patrz, tu jaki sprzęcik. Kacper. No tutaj jestem wodnika ciekawa bardzo. No, ma tutaj piłkę persjana, z tyłu jest meczówka. Buty do freestylu, piłka do freestylu, to widać, że profesjonalista, zobaczymy. Czy więcej tu jest sprzętu niż talentu? Nie, no bardzo ładnie. Ale takiego laga złapał, czekaj, co to teraz? Ale bardzo ładna pozycja do Nextolu. Tak, tylko nie zrobił obrotu, nie? Przecież mógł zrobić pełen obrót. Nie zrobił pełnego obrotu. Zaczął? I skończył. 25%? No. Kurde, chłopie, mogłeś zrobić cały obrót. No niestety dwa punkty, a jest potencjał na więcej. Szkoda. Krzysztof, bardzo ładnie wykonany. No też, kurde, z rąk jak... Nie. Ale mnie zaskoczył, jak szybko. Ale ty tak tanecznym krokiem obrócił się. Dobra. O, ty, to jest boisko, na którym trenowałem z panem Pawłem, pierwszy trening. A to jak kojarzy ci to jest? To jest w Łodzi, na tam obok Ronda Solidarności. Kojarzę, no, to kojarzę. No i na tym boisku podbiłem swoje kombo życia, trzy skóry mu w kombie, trzy trójki w kombie. Trzeba tam wrócić. Jeśli chcecie zobaczyć, to możecie zobaczyć link w opisie do tego filmu. To było na dekadę. Dobra, dosyć o mnie. Zobaczmy, jak Krzysztof sobie radzi. Mamy Nextola. Ale tak do tyłu chodzi. Ale jest obrocik, jest. Do tyłu, ładne. Ale nie. Nagrywasz? Dobra. Nie, no ładnie. Tu się zapowiada się mocny zawodnik też, nie? Też. No, widać, że na lajcie. Drugie zadanie też. Trzy punkciki. Nic nie widać tam na dole, co on tam robi. Dobra, chyba jest. Oj. Piłka się nie rusza, nie? Ale to jest zła pozycja. Nie, o co nam chodziło? Nie zaliczamy.
bo nie może być na potylicy, tylko między łopatkami. No obrót jest, ale z taką pozycją w nextolu nie zrobisz innych trików, więc musimy niestety nie zaliczyć, czyli jeden punkt za to zadanie. Madzialena, ściekawa ksywka. I ma to, bardzo ładnie. I co, co? Tak na pograniczu, nie? Ja ci przyglądam bliżej, tak. Kurczę, głowa mogła być wyżej, nie? Niżej plecy, głowa wyżej. No, więc ja bym nie zaliczył. Czyli jeden punkt. Magdalena, następna dziewczyna. Pierwsze zadanie, bardzo ładnie. Taki idzie, no. Zrobiłam to, nie? Na lajcie. O, włosy odgarnęła. Ale taka umięśniona jest, nie? Taka wysportowana. Właśnie tak, jakaś siłownia na pewno wyleciała. No, no, no. Kurczę, niżej klata i byłoby wygodniej. Ale jest, jest prawidłowo, bo jest nisko. Ale zaliczamy, trzy punkciki. Tutaj dziewczyna z ksywką Monga. No i tutaj... Kurde. Oj, no. Tu jest na pograniczu, ale bym powiedział, że źle. Bo tak, nie wiem, jakby miała zrobić nawet wyrzuty. Ale ten triczek zaliczony. Piotr Anders. Pierwsze, bardzo ładny. Czek, o, idzie niżej, idzie niżej. Kaptur to skam. Nie zaliczamy, nie? Nie zaliczamy, jeszcze nie o to chodziło. Niemek, Legnica. Legnica reprezent. Ja tu nikogo nie faworyzuję, jakby co. Ale Legnica. Nie no, pierwszy lajcik. Nie no, chyba git. Też. Chyba git. No. Punkciki. Trzy punkciki, Niemek. Jeszcze ile obrony, no, kurde. Nawet... I jaka popisuwa leci. Nice. O, jaki ten podbicie, ten. Latinoamerykanie często robią tę kapkę bokiem. Piłka niby na szyi, ale mimo wszystko pozycja jest dobra. No, myślę, że możemy zaliczyć. W tym miejscu tylko głowa wyżej, żebyś patrzył przed siebie i będzie ideolo. No ale zaliczamy, trzy punkty. Zaliczamy. Bardzo ładnie. Truskawka. Bardzo ładnie. A, to już widać tutaj. Lajcik. Jeszcze ładnie złapał. Truskawka, bardzo ładnie. I teraz Arbuzella. To bardzo ładne połączenie. Jak nie będą razem, nie wierzę w miłość. Nie no, Nek, bardzo ładny. O, jaka piłka? Piłka freestyle'owa? Zaliczamy. Wszyscy, to wszyscy. Dziękujemy bardzo za udział. Jeśli jeszcze nie wziąłeś udziału, to jak najbardziej możesz dołączyć, nie ma problemu. Zanim zobaczycie następne wyzwanie do następnego progresu z nami, to tylko taka szybko mała reklama. Słuchajcie, organizujemy obóz Freestyle Football w tym roku. Będę tam ja, będzie też pewnie Julia. Zobaczymy. Ona jeszcze zobaczy, ale ja będę na pewno. Więc jeśli chcecie się nauczyć freestylu, spędzić czas z freestylerami, to jest niepowtarzalna okazja, żeby nauczyć się troszkę trików z piłką. Obóz odbywa się w sierpniu, no i teraz przejdźmy do następnego wyzwania. Paweł zakłada buty i zaraz pokazujemy wam następny trik. Tak. Bo na bosą nie umie. Tak naprawdę te buty same grają, dlatego tam. Samo naprowadzają tu piłkę. 3, 2, 1. Dajcie, do trik. 1, 2, 3. Następny trik, drugi level, progresuj z nami. Bardzo fajnie, że wysyłaliście nam te swoje zgłoszenia do pierwszego levelu. Jesteśmy z was dumni, pięknie graliście i teraz drugi trik. Pierwszy. Żeby to zrobić, musimy trzymać footstall, czyli trzymamy piłkę na stopie. Żeby to zrobić, trzymamy palce do góry, trzymamy footstall. Tak, nie foot champions, footstall. Tak, podrzucamy. Łapiemy. Jeśli chodzi o ten chwyt między nogi, to próbujcie sobie tak, że zrzucacie z rąk i sobie popróbujcie tak. Możecie to w taki sposób zrobić, że zginacie kolano i zgarniacie, albo podnosicie jedną nogę, tu musicie znaleźć swój sposób. No ładnie wygląda, jak chcę mu dopadnieć dzieci. Tak, pokaż Paweł, jak to się robi. Jak się albo jak się nie robi. No dobra, dobra. Schód stana. Już nie rozkręcaj się. Schód stana. Tyk. Hop, hop, za to jest jeden punkt. Drugi trik. Wcześniej robiliście to, ale teraz chcemy, żebyście wyrzucili z tym. Albo bokiem. Czyli robimy to samo, łapiemy między kostkami. Patrzymy na piłkę tutaj za sobą i musimy tak zgiąć kolana. Tam dobrze. I łapiemy w ręce. Jeśli umiecie kapki, możecie do kapek. Ekstra punkt. Jeśli zrobimy dwa triki w jednej kombinacji. Czyli tyk, tyk, tyk. Czyli możecie maksymalnie 3 punkty zdobyć. Najmniej 0. Wow. No to co? Macie tydzień, na tego maila wysyłacie i gramy dalej. Czekamy na wasze filmiki.